Piotr Herman, Szpiegul.pl, cześć! Ale to bardzo się cieszę, że w końcu mogę do Ciebie mówić. Ja się okrutnie stęskniłem za nagrywaniem SzpieguLajf'ów. Okrutnie stęskniłem się za naszymi spotkaniami. I trochę mnie zaskoczyło to, że ja naprawdę, kiedy powiedziałem 2,5 tygodnia temu, to było ile, 17-18 dni temu, powiedziałem, że potrzebuję kilka dni. Ja myślałem, że zmieszczę się w 4. No góra mówię, tydzień, 7-8 dni z robotą, a tu się okazało, że mi to zajęło bardzo, bardzo wiele czasu. O, lata stoi pszczoła, nie? To jakaś taka dziwna, nie wiem co to, jak mrówka wygląda, która wygląda jak pszczoła, nie wiem. W każdym bądź razie chciałem wykonać w kilka dni. Okazało się, że zajęło mi to znacznie więcej czasu. Co prawda byłem bardzo skupiony i skoncentrowany, ale zajęło to, jak już powiedziałem, więcej czasu niż planowałem. Co to było? Ja pisałem i redagowałem, to jest bardzo ważne, swoją część tej nowej książki, którą wydaję razem z Tomkiem Safiańskim i Pawłem Łabuzem, Wywiad i analityka w biznesie. Nad tą książką pracujemy. Ja od razu mówię, że nie mam zielonego pojęcia, kiedy ona wyjdzie. Bardzo chcieliśmy na początku roku, żeby ona wyszła tak jak w zeszłym roku, mniej więcej na święta bożonarodzeniowe. Prawdopodobnie będzie to niemożliwe, a to dlatego, że wszyscy w trójkę byliśmy i jesteśmy skupieni również na zupełnie innych projektach. Ja, o czym doskonale wiesz, na kursie CCSIF, czyli kursie podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, Corporate Security Intelligence. Natomiast Tomasz i Paweł, oni są bardzo skoncentrowani. Ja też pisałem swoje rozdziały. To jest odrębna książka, a właściwie się okazało, że dwie potężne monografie. Monografie dotyczące działań kontrwykrywczych, zorganizowanych grup przestępczych oraz organizacji terrorystycznych. Wszystko miało wyjść w połowie roku. Miała to być jedna taka duża monografia. No ale zebrało się takie grono autorów, autorytetów w zakresie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o nasz kraj, o Polskę, no, że wyszły dwie potężne monografie. To znaczy dwutomowa monografia. Jedna wyjdzie niedługo, a druga wyjdzie pod koniec roku, może na początku przyszłego, nie wiem, nie będę mówił, bo to wszystko to raczej trzeba byłoby pytać Tomasza lub Pawła. Oni nad tym pieczy trzymają, to okropnie dużo pracy nad tym mieli i nie było czasu pisać naszej książki tak jak należy. No, robiliśmy to w wolnym czasie. Ja w końcu postanowiłem, że nie, muszę przysiąść i poświęcić na to kilka dni. Poświęciłem ich kilkanaście, ale za to udało mi się naprawdę świetny materiał napisać. Opowiem Ci o nim w tej chwili, ale tylko o swojej części. Każdy z nas miał 4 rozdziały i moje rozdziały, które pisałem, sprawowałem pieczę, no to są rozdziały, które dotyczą po pierwsze wywiadu konkurencyjnego, czyli wywiadu poziomu taktycznego, wywiadu biznesowego, to odrębny rozdział, czyli wywiadu strategicznego, a także teoretycznych aspektów analizy informacji, analityki wywiadowczej w ogóle, biznesowej analityki wywiadowczej oraz, ale smoknąłem nieładnie, a także no takich, jeszcze jeden rozdział jest o praktycznych, może nie problemach, o problematyce, ale takiej praktycznej problematyce analityki wywiadowczej w biznesie. No, przygotowując się do tej książki teraz przez ostatnie kilka dni, ja przy okazji zrobiłem ogromną kwerendę polskiego piśmiennictwa w tym zakresie. Ja chyba posiadam wszystkie, albo niemal wszystkie monografie, które zostały w języku polskim wydane i poświęcone wywiadowi biznesowemu, tak? Jako całości, wywiadowi w biznesie. Może trzymajmy się tej nomenklatury. Wywiadowi w biznesie, w ogóle na różnych poziomach, tak dalej. Przy czym, no jeżeli chodzi o Polskę, to jednak jest to, jak się czyta te książki, to wszystkie, które dotychczas były, to był tylko wywiad gospodarczy. O wywiadzie konkurencyjnym się co najwyżej wspominało, podobnie jak o wywiadzie biznesowym się zdarzyło, ale też tylko się wspominało. A to wszystko Oczywiście mogę powiedzieć, jest nie tak, bo jakoś tak nikt nie zauważa, że wszystko, ale to absolutnie wszystko się zmienia i jeśli chodzi o wiedzę, to jej przybywa. Jej nawet nie przybywa na zachodzie szczególnie, czyli tam, gdzie ten wywiad mamy, ten punkt odniesienia i gdzie to wszystko się odbywa, jeśli chodzi o rozwój. Ale to się zmienia u nas w Polsce, dlatego że coraz więcej ludzi czyta różne opracowania anglojęzyczne, które dotyczą tego tematu lub wokół tego tematu, krążą tego tematu, czyli wywiadu w biznesie. Nad tą naszą książką my oczywiście pracujemy. To nie jest proste, ponieważ to jest mniej więcej 12-14 arkuszy wydawniczych, czyli powiedzmy sobie, musimy w trójkę zmieścić się z takim ogromem wiedzy, że to się w głowie nie mieści, na 300 stronach. Czyli statystycznie każdy z nas ma maksymalnie tam 100 stron na to, żeby wiedzę zamieścić i przekazać, żeby można było nabyć książkę i poczytać o tym, a przede wszystkim zacząć w końcu stosować, a na pewno rozumieć. No i teraz się okazuje, że 100 stron to naprawdę bardzo mało na tematykę, o której Ci powiedziałem. Więc wiem, że jest zarówno Paweł, jak i Tomek, a wiem na 100%, będę mówił o sobie, po prostu całą tą wiedzę, która dotyczyła tych poszczególnych zagadnień w tych 4 rozdziałach, no ja wyciskałem jak cytrynę, to został sam sok, normalnie crème de la crème, samo clue, tylko po to, żeby jak najwięcej wiedzy zmieścić, żeby jak najwięcej wiedzy przekazać, żeby do jak największej wiedzy, żebyś Ty i wszyscy inni czytelnicy mieli dostęp. Czy to się udało? No zobaczymy, bo teraz tak, jak już będziemy mieli napisane wszystkie rozdziały, to zaczniemy nad tym pracować, żeby to stanowiło pewną całość, żeby to nie było tak jak dzieła zbiorcze, że każdy pisze po swojemu, wrzucamy, no i może się okazać, że matko, co jedno z drugim jest grane, albo są niepotrzebne powtórzenia. Wobec tego, znaczy myślę, że tego nie będzie, bo my dość bardzo logicznie przeszliśmy ten okres, kiedy my opracowaliśmy zakres tematyczny i jak się dzieliliśmy, kto czym się zajmie, to my dość nieźle sobie to opisaliśmy, więc wiedzieliśmy, czym się mamy zajmować tak na 100% w ramach swojej pracy. Może ja nie będę szczególnie omawiał tych moich zagadnień, natomiast wrócę do piśmiennictwa polskiego. No i ponieważ jesteśmy ograniczeni arkuszami wydawniczymi, czyli tymi 300 stronami mniej więcej, prawda? No to niestety, ale no nie mieliśmy szansy odnieść się do piśmiennictwa polskiego. Do tego, właściwie piśmiennictwa polskiego to nie tyle nawet chodzi, że polskich autorów, tylko chodzi o to, co zostało nawet przetłumaczone, tak? Ale również polskich autorów. I ja ze zdziwieniem skonstatowałem, czyli wywnioskowałem, że jeśli chodzi o wiedzę w Polsce, o polskiej wiedzę, która jest w Polsce przekazywana, no to jej aktualność jest na 10 do 15 lat wstecz. I to jest szokujące. No najbardziej, znaczy nie najbardziej, tylko ja podam przykłady, ponieważ odniosę się właśnie w dzisiejszym Szpiegu Life'ie do tego, bo w książce tego nie będzie. Ze względu na brak miejsca. Poza tym ja nie wiem, czy takie dywagacje byłyby interesujące dla kogoś, kto chce kupić książkę o praktycznych i prawnych aspektach dotyczących wywiadu i analityki wywiadowczej w biznesie. Kiedy kształtowały się koncepcje różne wykorzystania wywiadu w biznesie, mniej więcej w latach 2010, plus minus, prawda? To już wiedziano, że sam wywiad gospodarczy, czy sam wywiad konkurencyjny, to jest nie to. Już wiedziano, postulaty były mówione wcześniej, ale już mniej więcej wiedziano, o co chodzi w wywiadzie biznesowym, czyli tej służby już strategicznej, tak? No bo może tylko tak szybko powiem. Wywiad gospodarczy to jest służba informacyjna, wywiad konkurencyjna jest to służba analityczna, analityczno-informacyjna, ale analityczna, a wywiad biznesowy to już jest służba strategiczna firmy, przedsiębiorstwa. I teraz tak, zupełnie inne narzędzia, zupełnie inaczej działają, zupełnie inne ich cele, zupełnie w inny sposób się je realizuje i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zależy od strategicznej piramidy zarządzania, gdzie mamy poziom operacyjny, taktyczny, strategiczny, no bo tylko te nas trzy interesują, już ideologicznego nie będziemy ruszali. O tym wszystkim mówiłem już dotychczas na tyle dużo, że wystarczy cofnąć się do poprzednich SzpieguLajfów i tam na pewno się na to trafię. Jak nie, zapraszam na SzpieguL.pl Intelligence Blog i tam na 100% się przeczyta o tym. Albo do poprzedniej książki, do tego tomu naszego pierwszego, gdzie jest ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym. W każdym bądź razie, wracając, pojawiły się koncepcje, one się już zaczęły zaostrzać. To już nawet nie były jakieś takie, prawda, wytyczne do zrobienia czy pomysły, tylko tak to rozumiano, bo co w piśmiennictwie można było znaleźć właśnie tym, które w Polsce jest aktualne na dziś, a to jest przerażające, bo to było aktualne 10-15 lat temu. Dzisiaj to jest koncepcja CSI, Corporate Security Intelligence, gdzie to wszystko jest, tak funkcjonuje, jak ja to opowiadam. Dobra, o co chodzi, jeśli chodzi o to, co piśmiennictwo mówiło? Piśmiennictwo już dostrzegano wówczas, te 10-15 lat temu dostrzegano, że mamy wywiad poziomu operacyjnego, poziomu taktycznego i poziomu biznesowego, ale nie mam pojęcia dlaczego, w ogóle tego nie przystosowywano, nie przekładano do strategicznej piramidy zarządzania z tymi trzema poziomami, o których powiedziałem. I okazuje się, że stosowano tam pal licho jak słownictwo, chodzi o to, jak je rozumiano. Stosowano takie słownictwo i ono nadal się dziś stosuje, tą wiedzę się ludziom tak przekazuje, że mamy rynkowy wywiad biznesowy, czyli tak normalnie byśmy pomyśleli wywiad gospodarczy, tak? No i tak de facto jest, że mamy wywiad konkurencyjny, czyli jak o tym mówiono, konkurencyjny wywiad biznesowy. O, wspaniale. Ale to okazuje się, że rozumienie tego, o co chodzi, jest zupełnie inne. I mamy jeszcze ten poziom najwyższy, to już były postulaty raczej, czyli strategiczny wywiad biznesowy. No i dzisiaj to brzmi naprawdę prześmiesznie, ponieważ wywiad biznesowy jest wywiadem poziomu strategicznego, więc dodawanie do tego tylko określnika biznesowy jest bez sensu, bo to znaczy, że to biznesowy wywiad biznesowy, strategiczny wywiad strategiczny, nie? Czyli strategiczny wywiad biznesowy. No dobra, ale tak to nazywano, żeby tak sobie łatwo było przyporządkować. No i jeśli chodzi o wywiad strategiczny, czyli w tym słownictwie wywiad strategiczny, czyli to, co my dzisiaj współcześnie rozumiemy jako wywiad biznesowy, a które było określane i w Polsce nadal określane jest jako strategiczny wywiad biznesowy, jest to tożsame. Jeśli chodzi o wywiad gospodarczy, czyli rynkowy wywiad biznesowy, jest to niemal tożsame, ale to tylko dlatego niemal, że nie rozróżnia się tych firm, które są skoncentrowane bardziej na klienta, czyli te bardziej marketingowo, te, w których marketing spina wszystkie funkcje, absolutnie funkcje w firmie oraz klienta jako ten cel najważniejszy. I tego nie bierze się pod uwagę. No i co jeszcze? No i był ten nieszczęsny, konkurencyjny wywiad rynkowy. Znaczy on jest, tak jest to przedstawiane. To nie jest wywiad konkurencyjny, czyli wywiad poziomu taktycznego. Dlaczego? Dlatego, że to rozumiano jako, może inaczej, rynkowy wywiad biznesowy rozumiano, powiedzmy sobie, jak wywiad gospodarczy, czyli ten na najniższym poziomie, przy czym najniższym nie znaczy najgorszym. Tam się wykonuje tyle samo pracy, jak na każdym innym poziomie, bardzo trudnej i naprawdę takiej, której trzeba się nauczyć. Tylko dotyczy to po prostu poziomu operacyjnego, bo tam jesteśmy skoncentrowani na efektywności operacyjnej firmy. Natomiast jeśli chodzi o wywiad, no ucieka mi, konkurencyjny wywiad biznesowy, czyli to rozumiano nie jako wywiad konkurencyjny poziomu taktycznego, tylko to rozumiano jako wywiad samodzielnej jednostki gospodarczej, czyli jakiegoś samodzielnego oddziału, firm zależnych i tak dalej od tej firmy głównej, jeśli chodzi o holdingi, o grupy kapitałowe, o trusty. I teraz nie rozumiano tego jako wywiad poziomu poziomu taktycznego, ponieważ wywiad poziomu taktycznego był rozumiany te 10-15 lat temu, czyli to, co mamy dzisiaj wywiadem konkurencyjnym, był rozumiany raczej jako wywiad, jak to się nazywało, strategiczny wywiad biznesowy, przy czym w strategicznym wywiadzie biznesowym wrzucono i analitykę do jednego pudła, no i oczywiście strategię, czyli to wszystko, co dotyczy wywiadu biznesowego stricto. Także nie da się tych rzeczy do siebie porównać, nie da się tych rzeczy przyłożyć i takich perełek jest znacznie więcej. Ja już nie wspomnę o tym, że w naszym piśmiennictwie, w polskim, w ogóle nie postrzega się, raczej nie dostrzega się tak jasno tego podziału na różne wywiady. Ten podział nie jest sztuczny, dlatego że to po prostu zależy, co robimy, jak robimy, kiedy robimy i w jakim celu robimy. Ale to wszystko, mówię, jest w tej książce, którą piszemy i jest to naprawdę świetnie wyjaśnione. Jedna rzecz, myślę, że to nam się udało już w poprzedniej książce bardzo dokładnie wyjaśnić, o ochronie przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym. Wszystko, co jest, nie ma żadnego tam szarego, czarnego i białego wywiadu. To są bzdury, to jest wyssane z palca, to jest po to, żeby coś tam udowadniać, czy mieć wyjaśnienie na jakieś tam działania. No i o ile jeszcze jest wywiad biały, to rozumiany jako ten taki zupełnie jawnoźródłowy, ogólnodostępny, to wywiad szary to jest tak naprawdę również wywiad ogólnodostępny, jawnoźródłowy, choć trudno dostępny. Po prostu nie są to źródła, które są na pstryknięcie, do których trzeba popracować i pomęczyć się trochę, żeby do nich dotrzeć, ale to są źródła legalne. Wejście w posiadanie danych z tych źródeł nie jest przestępstwem i tak dalej. Także nie ma sensu tego w ogóle rozdzielać, ponieważ ciągle mówimy o działaniach legalnych. Natomiast wywiad, który się mówi o czarny, tak? No to jaki wywiad czarny? To jest przestępczość, to nie jest wywiad. To jest albo szpiegostwo gospodarcze, albo jakieś inne działania nieetyczne, łamanie prawa i tak dalej. To nie ma nic wspólnego z wywiadem. No to ktoś jest przestępcą, popełnia przestępstwo, a to, że akurat on jest w jakiejś firmie zatrudniony, że on akurat jest w jakimś, na przykład w komórce wywiadu, to nie znaczy, że to w wywiadzie się to popełnia te przestępstwa i tak się to działa. Tak nie jest. Tak co do zasady nie jest i kropka. To naprawdę jest jasne i przejrzyste w dniu dzisiejszym. Problem polega na tym właśnie, że my przekazujemy wiedzę współczesną, dzisiejszą, obecną, stan na dziś, którego mamy, nie wiem, któregoś tam września. Sorry, naprawdę nie wiem, który dzisiaj jest. W każdym bądź razie jest to fascynujące widzieć, jak bardzo ta książka, którą chcemy wydać, dotyczącą wywiadu i bezpieczeństwa w analityce, niebezpieczeństwa wywiadu i analityki w biznesie, o właśnie, jak bardzo porządkuje wiedzę, wprowadza nową wiedzę, jaka to jest zupełnie nowa jakość na polskim rynku. No, oczywiście to jest inna rzecz, inna sprawa, w jaki sposób to zostanie na tym rynku, w branży wykorzystane, ponieważ chyba wiemy, że ludzie nie lubią zmian. Ludzie, jak posiadają już jakąś wiedzę i w czymś robili nie wiadomo ile, to nie będą słuchali żadnych mądrali, nie? I nie będą zmieniać się, nie będą przyswajać nowej wiedzy, nie będą patrzeć, jak to jest, ale nie wszyscy na szczęście. I to już pokazuje chociażby kurs, który nadchodzi pięknie, CCSIF, a propos właśnie kursu. Tak się zdarzyło, że podczas oczywiście pracy nad książką ja równolegle pracowałem także nad kursem, to nie ma co ukrywać, dlatego to mi tyle czasu zajmowało. Natomiast okazało się, że jakoś tak nie uda mi się niestety, a może i stety, nie uda mi się, tak sobie tu łażę po krzakach, patrzę, co mam pod nogami, nie uda mi się niestety tego kursu, pierwszej edycji wypchnąć w takiej wersji, w jakiej chciałem, dlatego że niestety ona będzie, albo może właśnie stety, ona będzie dla tych osób, które nazwaliśmy sobie szumnie testerami, tak? ale może nie takie szumne, ponieważ będziemy razem wspólnie nad tym kursem pracowali. To znaczy testerzy będą kurs robili i będą ten kurs testowali. I zmiany, jakie być może wprowadzą, będą również istotne i późniejsi kursanci już tego kursu będą wiele zawdzięczać naszej wspólnej pracy. Ale ja o tym wszystkim to już powiadomię bezpośrednio wszystkich tych, którzy już na ten kurs wiadomo, że przyjdą, jak i tych, którzy sobie zarezerwowali, bo wyjaśnię im co i jak. Jeżeli się zdecydują, to jak najbardziej ja zapraszam. I mówię, nad tym kursem sobie popracujemy. Ja się nie spodziewałem od strony merytorycznej, wiedziałem, że to będzie no, super, zupełnie nowa jakość, no ale mimo wszystko nie spodziewałem się, że to będzie aż tak. Dobra, to ja może jeszcze raz. Bardzo się cieszę, że ruszamy już ponownie. Bardzo się cieszę, że możemy się ze SzpieguLajfem widzieć codziennie od poniedziałku do piątku. Bardzo się cieszę, że w każdą środę będę puszczał nowy odcinek podcastu OSS. Aha, ja jeszcze jedną sprawę mam. No to ja też muszę trochę czasu, że tak powiem, na to poświęcić. Może nie aż tak, nie wiem jak wiele, ale proszono mnie, no dostawałem takie wiadomości, czy można byłoby SzpieguLajfy jedynie w wersji audio puszczać, bo to niewygodnie jest, no nie da się słuchać na przykład w samochodach, albo no jak leci wideo, to tam nie można wyłączyć, bo jak ktoś nie ma wykupionego premium YouTube'a, to nie jest w stanie wyłączyć obrazu i to tak po prostu o wiele lepiej jest to słuchać w wersji jedynie audio. Więc ja wrzucam, odrębny kanał robię, ale to nie traktujmy proszę jako nowego podcastu, bo to nie będzie nowy podcast. Ja po prostu przepraszam, zrobię nowy kanał. On już jest tak naprawdę. Nazywa się SzpieguLajf, tak jak właśnie nasze audycje wideo. I on będzie tylko sam dźwięk wyjmę z materiału audio-wideo. Zostawię samo audio. I będę wrzucał tak po prostu jako poszczególne odcinki, więc można tego będzie dokładnie słuchać tak jak podcastu. Natomiast nie będę się bawił nad dźwiękiem, żeby go polepszyć. To od razu mówię. I on będzie taki, jaki jest na YouTubie. Dlatego, że tak jest po prostu lepiej. Z założenia jest to materiał wideo. Więc jeżeli ktokolwiek będzie chciał, żeby traktować to jako podcast i sobie audio, z góry przepraszam za jakość dźwięku. No być może ona nie spełnia oczekiwań niektórych audiofili, więc proponuję wtedy oglądać i słuchać materiału na YouTubie. A na dzisiaj może bym zakończył. Bardzo się cieszę, że się widzimy. Widzimy się ponownie jutro z nowiutkim SzpieguLajfem kolejnym. W środę, powtarzam, jest OSS, Okiem Służb Specjalnych, a jak już sprawy związane z podcastem zostaną uregulowane, to znaczy jak uda mi się ten dźwięk całkowicie ze wszystkich audycji wyciągnąć, wrzucić go, ja ze Spreakera korzystam, więc na Spreakera, tam na hosting, no to on będzie już dostępny normalnie do odsłuchania, tak jakby to był podcast i tyle. To tak spełniam taką prośbę sporej ilości moich, no właśnie teraz mogę powiedzieć słuchaczy, jeśli chodzi o SzpieguLajfa, aczkolwiek miałem na myśli oglądaczy. Dobra, my widzimy się jutro, a dzisiaj życzę bardzo miłego, słonecznego, wspaniałego dnia. I co, na dziś byłoby tyle. I cześć, Piotr Herman, SzpieguL.pl. Do zobaczenia, do usłyszenia.